Dzień dobry. Witam wszystkich w Kronice Kryminalnej Opowieści Więziennych. Będę dla Was przygotowywał taki cykl krótkich odcinków. Będą one w szczególny sposób oznaczone na miniaturce, więc nikt nie pomyli tego z dłuższym podcastem czy dłuższą opowiastką, jakie tutaj często snuję. A w Kronice Kryminalnej będę informował Was o ciekawych, moim zdaniem, a niekoniecznie szeroko komentowanych przez media, wydarzeniach z natury kryminalnej, które miały miejsce w ostatnich dniach. No i mam taką przed sobą właśnie ciekawostkę, którą udostępnił mi jeden z użytkowników grupy na Facebooku. Kto ma wiedzieć, ten wie. Jest to ciekawa sprawa, ponieważ doszło do zabójstwa, może morderstwa. Ja zawsze mam problem z rozróżnieniem tej definicji. No, dla mnie śmierć jest po prostu zawsze mniejsza. Człowiek pochodzenia grudzińskiego przyszedł do swojego pracodawcy po wypłatę. Wszystko działo się na terenie stoczni w Gdańsku, Przeróbce. Ja skontaktuję się ze znajomym, który tam w okolicach pracuje, w stoczni. Nie wiem, czy dokładnie tej, czy też nie, ale myślę, że tam plotka szybko się rozniosła i będzie pewnie update do tego odcinka, bo będę miał więcej informacji z tak zwanej pierwszej ręki. Natomiast, żeby temat nie uciekł, to powiem Wam od razu, co tam się wydarzyło. No więc Gruzin przyszedł po wypłatę, mówiąc w największym uproszczeniu. No i z tego, co wiadomo, przyszedł po tą wypłatę nie po raz pierwszy, ponieważ jego pracodawca zalegał mu z jakimś wynagrodzeniem. Nie wiem, o jaką kwotę chodziło, ale no wiecie, praca w stoczni, no to pewnie nie są małe pieniądze. Zwłaszcza z punktu widzenia człowieka, który przyjeżdża tutaj do nas, do Polski, z Gruzji, tylko i wyłącznie po pieniądze. Ja znam Gruzinów, kilku. Znałem kiedyś i Ukraińców, i innych takich ludzi, którzy przyjeżdżali do nas zarobić, więc dla nich celem najwyższym jest praca. Oni chcą pracować po 12, a jak się da, to jeszcze więcej godzin na dobę. Najchętniej w nadgodzinach, to znaczy inaczej, w takich godzinach nocnych, w niedzielę, czyli w tych porach, które są jakoś dodatkowo płatne z jakby mocy ustawy. No i oni są bardzo skrupulatni w tym jakby rozliczaniu. Dlatego ja znam takie historie, że dochodziło do wielu różnych konfliktów, kłótni i sprzeczek na tym polu. Niejednokrotnie byłem świadkiem takich awantur, dlatego że no, pracownicy tak zwani tymczasowi z krajów ościennych i nieco dalszych jak Gruzja mają to do siebie, że chłoną jak gąbka wodę, informacje z internetu, przeliczają sobie w różny sposób na własny rachunek, liczą sobie, ile mogą dostać wynagrodzenia, czyli mają powiedziane jakąś tam stawkę godzinową, z tym, że nie biorą pod uwagę, że netto i brutto to nie jest to samo. Na tym polu dochodzi do różnych konfliktów i teraz nie wiem, jak było w tym przypadku, natomiast ten szanowny pracodawca naszego Gruzina być może go nie dopoinformował tak, jak powinien, może mu po prostu zalegał, bo był nieuczciwy, nierzetelny i były na tym polu jakieś problemy. No ale całe wydarzenie działo się w sumie dosłownie parę dni temu, bo 18 kwietnia bieżącego roku Gruzin przyszedł po wypłatę, jego pracodawca pracował na miejscu na wózku widłowym. Nie wiem, czy on coś rozładowywał, czy coś załadowywał. Wiecie wszyscy, jak wygląda wózek widłowy. One mogą być elektryczne, mogą być napędzane silnikiem spalinowym, zasilanym bardzo często z butli gazowej, która jest zainstalowana za tym wózkiem, tam gdzieś z tyłu. Kiedyś jedna z moich dalszych znajomych została przejechana przez wózek, konkretnie wózek najechał na jej stopę. I nie jestem pewien, czy on wiózł akurat paletę, czy też nie, ale ona była wyłączona z życia przez pół roku. I długo jeszcze później chodziła o kulach, więc to nie są delikatne maszyny. To tak na marginesie. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że między mężczyznami doszło do awantury. No i zapisy monitoringu, do których dotarła oczywiście błyskawicznie policja, wskazują jednoznacznie na to, że przebieg wydarzeń wyglądał mniej więcej w taki sposób, że właściciel czy też pracodawca wszedł do kabiny wózka widłowego i przygniódł do ściany tym sprzętem protestującego Gruzina.
który nie zmarł tak bezpośrednio na miejscu, tylko gdzieś tam pewnie w transporcie do szpitala. No, rozległe obrażenia wewnętrzne spowodowały jego śmierć. Na wniosek prokuratury sąd umieścił podejrzanego, czyli w zasadzie w tym przypadku sprawcę, w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Tenże człowiek nie przyznał się do winy, chyba nawet odmówił składania zeznań. I teraz moje pytanie jest takie, czy wy też uważacie, że był pod wpływem alkoholu? No, ja w zasadzie jestem o tym przekonany, dlatego że znam te mechanizmy z własnego doświadczenia w mniejszym stopniu, ale znam z opowieści wielu ludzi, których poznałem na przykład na terapiach, albo byli po różnych terapiach, no gdzieś tam jakoś nasze drogi się minęły i właśnie po prostu od terapeutów też to jest rzecz wręcz oczywista. Alkohol ma taką funkcjonalność, którą my często źle pojmujemy. To znaczy, alkohol nie powoduje agresji, jako po prostu substancja ta nie wywołuje w człowieku agresji. Alkohol ma inne działanie. Alkohol wyłącza bezpieczniki. Czyli jeżeli ktoś jest z natury romantyczny i kochliwy, to po alkoholu będzie się kleił do wszystkich kobiet w okolicy. Ale jeżeli ktoś jest z natury agresywny, no to po alkoholu po prostu upija się na tak zwanego agresora i tak jak w przypadku właściciela firmy, która zalegała wynagrodzenie Gruzinowi, no pewnie pod wpływem impulsu pokierował wózkiem widłowym w taki sposób, że przygniótł człowieka do ściany. Być może nie był to czyn z zamiarem oczywistym. Ja nie wiem dokładnie, jaka jest klasyfikacja prawna, bo on został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli wsiadając do tego wózka i uderzając nim człowieka i przygniatając do ściany, no będąc zdrowym na ciele i umyśle, powinien spodziewać się ewentualnej śmierci tak przygniecionego człowieka, za co jest wyrok, już wam mówię, jaki potencjalny, bo to jest ciekawe. Więc generalnie kodeks karny mówi, że za zabójstwo grozi nie mniej niż 10 lat, tak co do zasady. I w górę, do dożywotniego pozbawienia wolności włącznie. No natomiast sąd rozpatruje jakby okoliczności i powód odebrania życia człowiekowi przez innego człowieka. No i paragraf 4 artykułu 148 mówi wyraźnie, kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. A zatem po tej pauzie konkludując, ja nie chcę nikomu nic podpowiadać, ale wiecie, rok nie wyrok. Więc silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami może być w jakimś sensie tutaj okolicznością łagodzącą. Więc jeżeli, no nie chcę tutaj oczywiście stawiać się w roli sędziego, czy w jakikolwiek inny sposób oceniać, bo tak już humorystycznie zacząłem delikatnie do sprawy podchodzić, no bo teoretycznie, gdyby właściciel tej firmy, czy pracodawca, no sprawca, udowodnił przed sądem, powołując się na przykład na świadków, że Gruzin ów był wyjątkowo upierdliwą jednostką osobową i na przykład, że sam Gruzin był pod wpływem alkoholu, a ten człowiek był trzeźwy. I jeszcze jeżeli podciągnie pod to jakąś obronę konieczną, no to przy wykorzystaniu tak zwanego dobrego papugi jest szansa. To znaczy kodeks karny nie wyklucza takiej możliwości, żeby człowiek ten miał naprawdę krótki wyrok. Natomiast jak będzie w tym konkretnym przypadku, nie wiem, ale się domyślam. Jeśli chodzi o w ogóle kuriozalne i dziwne wyroki, to jest kolejny ciekawy temat i ja nie wiem, czy nie zajmę się tym, tylko że powiem wam szczerze, pomysłów roi się tak dużo, że nie chciałbym też rozmienić się na drobne i chciałbym iść dosyć konkretnie i wytyczonym szlakiem w tym swoim dziele podcastowym.
Jeżeli taka forma kronik kryminalnych Wam się spodoba, to dajcie proszę znać. Ja postaram się w miarę cyklicznie tego typu odcinki puszczać. Natomiast obiecuję sobie, jak i Wam co jakiś czas, wspominając o tym w niektórych odcinkach, że zrobię porządek ładny na tak zwanych playlistach. One będą ułożone, no tak jak już są teraz, z tym, że ja tam zrobię porządek w grafice i w miniaturkach, jak również w tytułach, żeby było to po prostu dla Was wszystkich czytelne. Więc plan jest taki, że będą tego typu kroniki kryminalne w okolicach 10-15 minut, krótsze odcinki, bo ja sam lubię takich krótszych odcinków słuchać, na przykład są takie ciekawe podcasty, szczerze polecam od serca podcast Katastrofy Morskie, ja uwielbiam, czy to jadę sobie na rowerze i słucham o Titaniku, czy to zasypiam jak wczoraj i słucham o Wilhelmie Gustlowie, ja to po prostu lubię, więc jeżeli wykorzystacie z mojego podcastu w taki sposób, to wychodząc jakby naprzeciw temu, chciałbym przygotować również takie krótsze odcinki, kilkunastominutowe, w formie właśnie kroniki kryminalnej. Jeżeli Wam się spodoba, to dajcie znać, ale wiem, że znowu się powtarzam. Przepraszam, kończę już na dziś. Ja tą sprawę będę śledził i co jakiś czas, już teraz zapowiadam, będę podrzucał informacje na temat takich wyroków, które jeżą włos na plecach. Przygotowuję się do takiego odcinka o dwóch ludziach skazanych na dożywocie, podobno niesłusznie, chociaż ja osobiście akt nie widziałem. Z tego co widzę, niekoniecznie takie odcinki Was bardzo interesują, więc teraz o tym mówię, że odcinek zrobię. Jeżeli się spodoba, to będzie takich więcej. A na dzisiaj dziękuję i trzymajcie się zdrowo.